Cześć, jestem Dawid Sumog, dzięki za wszystkie pytania, teraz Wam na nie odpowiem. Więc tak, jak wspominam pobyt w Mediolanie? No, wspominam go bardzo dobrze, fajne doświadczenie. 2 lata na pewno mile spędzone, dużo się tam nauczyłem. Mentalność Włochów bardzo fajna, także mi się podobało. Czy miałem jakiś bliższy kontakt z pierwszą drużyną? No tak, trenowałem w pierwszym roku parę razy, także miałem przyjemność jeszcze trenować ze Schneiderem. To na pewno jedno z większych takich gwiazd. W sumie były same gwiazdy w drużynie. Jak to się stało, że młody, talentowany bramkarz grający kiedyś w Interze wylądował w Miedzi? No cóż, kontuzja pokrzyżowała mi plany. Ale no, to nie koniec świata. Tak, wróciłem tutaj do Polski. Chcę się odbudować, wrócić na dobre tory. Uważam, że najlepszym miejscem dla mnie, żeby pójść w górę, jest teraz Miedź, Legnica. Dlatego tutaj jestem. Smug, czy będziesz numerem 1 w zespole? Nie wiem, na pewno to jest mój cel, żeby zostać jedynką, a to czy będę, czy nie, to trenerzy podejmują decyzję. Ale mam nadzieję, że zasłużyłem swoją pracą w okresie przygotowawczym. Czekajcie, idziemy dalej. O, Bartosz Gołębiowski. Może był w Szamotułach. Jak wspominam pobyt w Szamotułach? No, powiem, okres ciężki w życiu. Jak dla młodego zawodnika, miałem 15 lat, wyprowadzka z domu, ale wszystko fajnie, dużo się tak samo nauczyłem. Fajna szkoła pod okiem trenera Dawidziuka. Także fajne doświadczenie. Jak oceniasz okres przygotowawczy Miedzi na nową rundę? No, wydaje mi się, że dobrze przypracowaliśmy pod okiem tutaj trenerów sztabu szkoleniowego. Ten okres jesteśmy przygotowani na to, żeby powalczyć o dobre miejsce w tabeli. Jak sądzisz, obronić wszystkie bramki, by mieć Legnica awansowała do Ekstraklasy w sezonie? Powiem tak, bramki nie bronię, jak jest bramka, to bramka, ale mam nadzieję, że wszystkie strzały tak. Czy zawsze parkujesz auto na zakazie? Pamiętaj, to nie Włochy. Przepraszam, złe przyzwyczajenie z Włoch, już nie będę. Jak cię przyjął zespół? Nie wiem, to pytajcie zespół, ale wydaje mi się, że dobrze. Atmosfera jest bardzo fajna w szatni i to jest najważniejsze. O, to jest jakieś dłuższe. Od lata byłeś bez klubu, potem testy w kilku polskich klubach, nawet już jedną nogą byłeś w Górniku Wałbrzych, trzeci poziom rozgrywkowy. Dlaczego nie podpisałeś kontraktu wcześniej? Chyba po tak długim okresie bez regularnej gry masz braki treningowe. To Bartłomiej. Braków treningowych nie mam, ponieważ byłem u siebie w domu w Koninie, trenowałem z Górnikiem Konin i samemu indywidualnie, z trenerem od bramkarzy. Także cały czas byłem tutaj w cyklu treningowym, się nie odpuszczałem. A dlaczego tutaj? No już odpowiedziałem. Uważam, że to jest najlepsze wyjście teraz dla mnie, żeby pójść do przodu i się rozwinąć. Czy opuścisz nas za to, że płatność będzie większa niż w Miedzi? Nie wiem, na razie się nie skupiam na tym. Jestem tutaj i dążę do tego, żeby wypaść tutaj jak najlepiej i zrobić jak najwięcej mogę dla tego klubu. Na czym się skupię, żeby zagrać dobry mecz? Żeby zagrać dobry mecz, to jest cały tydzień cyklu. Trzeba dobrze trenować, dobrze się odżywiać, dobrze prowadzić. Mentalnie nastawić i być skoncentrowany i skupiony. No to ostatnie pytanie. W jakim klubie w Polsce chciałbyś grać i dlaczego? Na razie nie myślę o tym. Jestem tutaj w Miedzi i to jest mój klub. Co będzie później, zobaczymy. Mam nadzieję, że odpowiedzi są satysfakcjonujące dla Was i będzie też to przyjemność z tego oglądania filmiku. Także wielkie dzięki jeszcze raz za pytanie i pozdrawiam.